ikon. I to właśnie wydarzyło wszystko się tam. I stanąłem, było kilka osób. Zupełnie nie wiedziałem, jaka to jest część boskiej liturgii. Stanąłem przed ikonostasem i doświadczyłem czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczałem. A mianowicie jest takie wrażenie, kiedy są Państwo obserwowani. No nie wiem, gdzieś na przystanku ktoś na Państwa spogląda, prawda? I wówczas spotyka się wzrok obserwatora i no właśnie, i aktora w tej sytuacji. Ja właśnie miałem takie duchowe doświadczenie, że jestem przez kogoś obserwowany, mimo że nie widziałem nikogo, ale odczuwałem taką obecność w sensie duchowym. I nigdy nie myślałem, że tak będzie, ale miałem wrażenie, że święci z ikon na mnie po prostu spoglądają. Po prostu spoglądają. I wydawało mi się to po prostu absurdalne, ale to doświadczenie jakby temu zupełnie przeczyło. Ktoś, kto zajmował się filozofią i bardzo racjonalnie podchodzi do swojego życia, tak mu się wydaje, a tu nagle coś zupełnie odmiennego. I te spojrzenia wydawały mi się po prostu żywe. Ja je po prostu czułem na sobie. I to było takie dotknięcie. Gdzieś z wysokości jakiegoś człowieka, który szukał swojego duchowego domu. Szukał autentyczności. I no właśnie, jakbym usłyszał w sobie, tak, to jesteś tu. Tu znalazłeś to, czego wcześniej szukałeś. I teraz musisz przejść za ikonostas. Ja wówczas nie zdawałem sobie sprawy do końca ze znaczenia tych słów i próbowałem je absolutnie odrzucić jako pewną duchową iluzję. I im bardziej odrzucałem, tym bardziej myśl wracała do mnie. Jak wyrzut sumienia, jakbym odrzucał coś najbardziej drogocennego. I próbowałem cały czas. I myślę sobie, nie warto, to na pewno nie jest to. I bałem się nawet pomyśleć, że może być inaczej, aniżeli jest. Że mogę porzucić katolicyzm. No bo jaka alternatywa? Czym jest właśnie to prawosławie? No czytam wiele, tak? No widzę tę różnicę, ale niewiele wtedy jeszcze rozumiałem. No i właśnie nigdy tego chyba nie zrozumiem do końca, co wydarzyło się później, bo pojawiło się bardzo proste świadectwo. Mianowicie pojawiłem się w Londynie na Heathrow College, uczelni w strukturach Uniwersytetu Londyńskiego, paradoksalnie, prawda, prowadzonego przez jezuitów. I była to konferencja poświęcona relacjom między prawosławiu i katolicyzmowi, w której uczestniczyli ze strony prawosławnej metropolita Callisto Schwer, konwertyta z anglikanizmu na prawosławie, i dzisiejszy kardynał Nichols. No i dokładnie w wielu miejscach, kiedy byłem pytany, co się wówczas wydarzyło, właśnie opowiadam, że to była jakby sceneria ewangeliczna, kiedy pewien starzec z siwą brodą, skromnie ubrany, siedzący samotnie na ławce w ogrodzie, prosił mnie o szklankę wody. Nie wiedziałem, kim był ów starzec. Wyglądał, no, jak dla mnie wówczas trochę podejrzanie, coś jakby żebrak, jakiś bezdomny może, tak pomyślałem sobie. I poszedłem po wodę. Wówczas mężczyzna z takim charakterystycznym angielskim przekąsem spytał, jak może się odwdzięczyć. I powiedziałem, tak po prostu zezorientowany, zaskoczony jeszcze tym pytaniem, że
że największą nagrodą będzie dla mnie, że ją wypiję. I tak się faktycznie stało. Wówczas usiadłem się do owego mężczyzny, który mnie zaprosił, i okazało się, że jest to metropolita Kalistos. I rozpoczęła się nasza rozmowa od świadectwa, jakie składał metropolita. Spędziliśmy w zasadzie wówczas właśnie cały dzień. Byłem bardzo zdziwiony, bo tutaj przyjeżdża na wielki uniwersytet ktoś z Europy Wschodniej, w sumie stosunkowo nieznacznej uczelni w skali globalnej, nie mając jakiegoś potężnego dorobku. A tutaj metropolita Kalisto, znany oksfordzki akademik, który jakoś mnie wyróżnia. To w wielu punktach. A mogę podać. W przerwie konferencyjnej była przerwa na obiad, prawda? No i tak wszyscy czekali. Ja siedziałem tam, nikogo prawie nie znałem. I siedziałem sobie samotnie właśnie przy stoliczku. No i wchodzi metropolita Kalistos. I wszyscy czekają, do kogo się dosiądzie, prawda? No jest tam wielu profesorów z Oxfordu, z Cambridge, z całego świata, bardzo znanych teologów. Jest i arcybiskup Nichols siedzi. No i wszyscy czekają, konsternacja, i metropolita Kalistos chodzi do mnie. No i byłem bardzo wyróżniony i czułem się może i nieswojo. No wówczas po raz kolejny czułem cudzy wzrok na swoich plecach, ale już mniej miły. Niemniej jednak świadectwo, jakie złożył metropolita, było dla mnie w jakimś sensie przełomowe, i późniejszy kontakt, jaki prowadziliśmy przez korespondencję, możliwość spotkania, także przyjazd do Polski, był dla mnie wskazaniem właściwej duchowej drogi. Nie bym chciał opowiadać, to jest to. Zupełnie inne spotkanie. Metropolita powiedział mi tak: jeżeli chcesz poznać prawosławie, musisz jechać tam, gdzie ono jest najstarsze. Musisz jechać do źródeł, do Grecji. Tak jak zrobiłem to ja. Miałem 26 lat i po trudnym kryzysie wiary, a był bliski pozycją ateizmu, no właśnie trafił do jednej z brytyjskich cerkwi, no tam nie bardzo przychylnie na niego spoglądano, i wówczas pojechał właśnie na Patmos, tam wstąpił do monasteru, przyjął postrzyżone mnisze, później chirotonie, czyli święcenia, no i wrócił po jakimś czasie do Anglii. Powiedział mi też, że będę szczęśliwy, chociaż tego jeszcze nie rozumiem, a jednocześnie nie mam obawiać się samotności, która później czeka mnie jako prawosławnego, ponieważ i on sam jako konwertyta na prawosławie wycierpiał, jak sam mi mówił, najwięcej od samych prawosławnych. No, wówczas te deklaracje były dla mnie zupełnie enigmatyczne. Pojawił się faktycznie jeden z monasterów. No i właśnie pobyt i styczność z życiem greckich mnichów sprawił, że moje wyobrażenie o prawosławiu legło w gruzach. W zasadzie poświęciłem kilka lat, żeby przestudiować myśl patrystyczną, wcześniej no właśnie starożytność wczesnochrześcijańską, i wydawało mi się, że wiem już wszystko. A styczność z osobami, które nie miały żadnego akademickiego wykształcenia, często kończyły szkołę podstawową, okazuje się, że miały większe doświadczenie duchowe niż ja. I to był kolejny etap mojej drogi, jakby przewartościowanie tego, co może stanowić w życiu akademickim przeszkodę do wglądu w samego siebie i do wejrzenia
w ikonę, w obraz Boga, jaki w sobie nosimy. I to było prawosławie, jakie poznałem. Widziałem wówczas, że było to na mnie bardzo duże wrażenie. Myślałem, że to jest wyjątek, ale jak się później okazało, tak wcale nie było. Kiedy przygotowywałem się do przyjęcia prawosławia, wówczas starzec Cyryl, który jest archimandrytą tego monasteru, umówił mnie na spotkanie z lokalnym biskupem, z metropolitą Ioannisem, który również tutaj w Polsce był kilka lat temu. I, drodzy Państwo, czekaliśmy na biskupa. Biskupa nie ma. Biskupa nie ma w bardzo skromnej rezydencji. Czekamy. W końcu przychodzi jeden z mnichów i prowadzi nas do jadalni, do jadalni, w której znajduje się mnóstwo bezdomnych osób, do właśnie takiej stołówki, która umiejscowiona jest bezpośrednio przy rezydencji biskupa. I oto biskup z podwiniętymi rękawami nalewa owym bezdomnym zupę. I mówi, żebyśmy poczekali, bo kiedy skończy jedną rzecz, jedną służbę, jak to określił, rozpocznie kolejną. Będzie mógł z nami porozmawiać. I to zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Myślałem, tak jak podkreślam, że to jest jakiś wyjątek. Później się okazywało, że no właśnie są w Grecji biskupi, którzy na przykład jeżdżą tramwajami, którzy nie używają żadnych samochodów, którzy żyją bardzo skromnie jak mnisi. I przede wszystkim zdawałem sobie sprawę z tego, że natura prawosławia polega na tym, na zmniejszaniu relacji między rozumem i sercem. Albo nawet, jak mówi apostoł Paweł, na umieszczeniu rozumu w sercu. Serce traktowane jest przez ojców jako pewna synteza całego człowieczeństwa. Czyli całe człowieczeństwo ma być gotowe na przyjęcie Boga. Każda modlitwa ma być modlitwą nie tylko warg, ale całego człowieka. Tak? Uczyłem się wszystkiego od podstaw. Wszystkiego. Każdej modlitwy, którą wydawało mi się, że znam. Nie znałem niczego. Ani pisma, które czytałem z dużą oczywistością. Wszystko czytałem od początku. I podobnie po przyjęciu prawosławia przeżywałem swoje drugie dzieciństwo. Kiedy człowiek w zasadzie uczy się nazywać świat tak jak pierwszy człowiek, Adam, zupełnie na nowo. Widzi świat inaczej, chociaż znał go przecież wcześniej, tak? No właśnie, jestem w tej chwili wyznawcą wiary prawosławnej i pomimo pewnej samotności, jaką doświadczam tutaj w Polsce, jestem człowiekiem szczęśliwym. Jestem człowiekiem szczęśliwym. Niczego mi duchowo nie brakuje. Ktoś pytał, czy żałuję. Tak, żałuję tylko tego, że tak późno przyjąłem prawosławie. I nikt nie jest w stanie ocenić tego, o czym mówię, kto nie doświadczy tej samej drogi. Tyle może z tych moich osobistych rzeczy, żeby nie okazały się zbyt osobiste. Był pewien człowiek, kiedyś filozof, aczkolwiek nie rosyjski, tylko francuski, który też poszukiwał głębokiego mistycyzmu, poszukiwał wrażeń duchowych, można powiedzieć. Nazywał się René Guénon. Czy doktor zna go? Ale prawosławie to nie są wrażenia duchowe. To jest bardzo mylna, to jest bardzo mylny osąd. To nie jest... Wrażenia są, mogą być, tak? Ale trzeba pamiętać o tym, że prawosławie jest przede wszystkim zniesieniem różnicy między
teorią i praktyką. Jest tak naprawdę samym życiem. Prawosławie jest pokornym oczekiwaniem, aż Chrystus pozwoli nam dzięki wyznaniu swojej małości znieść wszystkie sprzeczności, które w nas drzemią. Tym jest prawosławie. Jest daniem absolutnego prymatu Chrystusowi. Jest właśnie dotknięciem Boga. To nie jest coś, co by wyróżniało prawosławie. Albo inaczej, czym jest katolicyzm? Powiem tak. Wydawało mi się, że przyjmuję sakramenty w katolickim kościele, tak. Czy w rzymskim katolicyzmie, który uznawałem wówczas za autentyczny. Nie mając doświadczenia późniejszego, prawda? Jakby nie miałem też pewnego kryterium obiektywizującego mój stan duszy. No i teraz bałem się do ostatniej chwili wyczekiwałem na przyjęcie prawosławia, ale z drugiej strony myślę sobie, czy ono naprawdę cokolwiek w moim życiu zmieni. Problem polega na tym, że różnicy nie da się opisać. Życie człowieka po przyjęciu prawosławia staje się dowodem na istnienie Boga w moim życiu. Ostatecznym dowodem na istnienie. Nie potrzebuję żadnego innego, żadnego empirycznego, naukowego. Nie ma to dla mnie znaczenia. Bóg w moim życiu realnie działa. Mało tego, moje życie stało się tak naprawdę sekwencją pewnych cudownych wydarzeń, które być może występowały wcześniej, ale ja ich tak nie postrzegałem. To nie jest, prawosławie nie jest pogonią za mistycyzmem, jakimś bliżej niezdefiniowanym, za jakimiś emocjami, za pewną ułudą. Wręcz przeciwnie, jest eliminacją tych emocji, które mogą przesłonić nam naszą jedność z Bogiem. Tak jak i modlitwa Jezusowa. Tak? To jest modlitwa, która eliminuje wszystkie elementy, które przeszkadzają nam w modleniu się całym sobą po to, aby Bóg mógł razem z nami modlić się w nas. Taki jest cel tej modlitwy i taki jest cel prawosławia. Nigdzie nie widziałem takiego działania sakramentów, jakie przyjąłem w cerkwi prawosławnej. Mogą to potwierdzić inni konwertyci na prawosławie, a jest ich w Polsce wielu i wrażenia są może nie identyczne, ale co do istoty są takie same. Więc nie jest to moje wyjątkowe doświadczenie. Jest to doświadczenie, które da się zobiektywizować poprzez odniesienie do innych przypadków. To nie jest jakaś forma, raz jeszcze podkreślam, pewnej histerii, pewnej egzaltacji. Nie ma to absolutnie z egzaltacją nic wspólnego. Ten, kto modli się modlitwą Jezusową, musi unikać takich stanów, musi się ich wyzbywać. Modlitwa Jezusowa jest modlitwą stosowaną w prawosławiu na co dzień. Najprostszą też modlitwą, jakby wskazującą na to, że słowa nie mogą przesłonić nam tego, co musi dziać się przede wszystkim w duszy. Tak? To jest bardzo krótka fraza, a nawet ojcowie mówią, że nie ma jednej metody
odmawiania modlitwy Jezusowej, bo każdy człowiek jest inny i każdy człowiek musi wypracować własną metodę. Stąd tak ważne w prawosławiu jest przewodnictwo duchowe, również w modlitwie. Każdy czas jest dobry na modlitwę, tak? W związku z tym w każdym czasie będziemy modlić się inaczej, ale używać będziemy modlitwy Jezusowej. Kyrie Jezu Chryste, eleison me. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. To jest wersja taka podstawowa, ale właśnie to nie jest modlitwa warg. To jest modlitwa, która ma polegać na ostatecznym wyeliminowaniu tego aspektu werbalnego. To jest modlitwa, która sprawia, że człowieka nie ma tu i teraz. To jest rodzaj snu. Rodzaj snu. Nie jesteśmy tu, ale nie jesteśmy jeszcze tam. To jest rodzaj ukojenia, prawda? No, im więcej powiem, tym bardziej się oddalam od tego, co chcę zdefiniować. Wiem o tym. Dlatego nie powiem zbyt wiele. Nie powiem zbyt wiele. Tak w skrócie oczywiście mówię o pewnych kwestiach, ale jakby na użytek dzisiejszego spotkania więcej nie chcę mówić. To może być taki początek do kolejnego spotkania może. Bardzo proszę, bardzo chętnie będzie mi w tym gronie patriotycznym, jako i ja jestem również patriotą. W żaden sposób konwersja na prawosławie nie przesłoniła mi mojego pochodzenia, prawda? Jestem Polakiem z krwi i kości, a że tutaj będę czuł się jak najbardziej jak w domu. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy.